Gniezno. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Gniezno, aby spotkać się z mieszkańcami. Wizyta to odpowiedź na zaproszenie Beaty Tarczyńskiej, starosty gnieźnieńskiego, i spełnienie obietnicy wyborczej. Podczas spotkania odniósł się do programu Rodzina 500+ i projektu Mieszkanie Plus. Pan prezydent do nas przyjeżdża. Przede wszystkim chce spotkać się z mieszkańcami powiatu gnieźnieńskiego. To dla niego jest bardzo ważne. Dla nas to jest zaszczyt i to jest podkreślenie również znaczenia powiatu gnieźnieńskiego. Takiego historycznego znaczenia. To już trzecia w tym roku wizyta urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gnieźnie. Wcześniej uczestniczył w 10. Zjeździe Gnieźnieńskim oraz uroczystościach z okazji jubileuszu Chrztu Polski. To jest dla nas zaszczyt, wielkie przeżycie. Na pewno osoby, które tutaj spotkają się z panem prezydentem, będą miały okazję do porozmawiania z nim, bo taki charakter ma pan prezydent, że ta bliskość z ludźmi jest dla niego bardzo ważna. Pan prezydent przyjeżdża dla mieszkańców. To nie jest wizyta dla parlamentarzystów, dla gospodarzy miasta, bardziej dla mieszkańców. Przypomnę zobowiązanie wyborcze pana prezydenta Andrzeja Dudy, że jeżeli zostanie prezydentem, to w trakcie kadencji odwiedzi wszystkie powiaty i widzę, że pan prezydent systematycznie to realizuje. Dzisiaj jest Gniezno, bardzo się cieszymy. Jest to wizyta bardziej kurtuazyjna niż robocza, więc nie powiem, że będziemy tu załatwiali jakieś kontrakty, jakieś tutaj konkretne rzeczy, ale to jest właśnie też jakby taka piękna strona prezydentury, bycie wśród ludzi. Dzieło naprawy polskiego państwa jest już realizowane, mówił w Gnieźnie prezydent. Jest program 500+, który wiemy, że dobrze działa, nie tylko w tym zakresie, który był dla nas najistotniejszy, czyli żeby wesprzeć polskie rodziny posiadające dzieci. To była rzecz najważniejsza. Drugim ważnym elementem było to, aby miał on charakter prodemograficzny. I z tego, co słyszę, ten prodemograficzny aspekt programu 500+ również powoli zaczyna się realizować. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy budowali nasze społeczeństwo, abyśmy zatrzymali negatywny trend spadku demograficznego, bo on, jak wiadomo, jest niebezpieczny. W perspektywie dalekosiężnej jest niebezpieczny dla państwa, dla jego funkcjonowania. Niektórzy mówią wręcz, że w skrajnej sytuacji jest w ogóle niebezpieczny dla istnienia państwa. W związku z powyższym ten aspekt programu jest bardzo ważny, ale jest ważny też jeszcze jeden aspekt, o którym ja mówiłem, a w który powątpiewało także i wielu ekonomistów. Że program 500+ będzie miał pozytywne skutki również dla polskiej gospodarki. Otóż proszę państwa, ma te pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. To zdaniem prezydenta widać zwłaszcza w branży turystycznej. Dzięki programowi 500+ wiele rodzin w tym roku wyjechało na wakacje. Teraz czas na Mieszkanie Plus. Program mający na celu poprawienie sytuacji młodych małżeństw, które nie będą musiały mieszkać z rodzicami, podkreślił Andrzej Duda. Głównymi filarami programu będą mieszkania na wynajem z możliwością nabycia na własność oraz wsparcie dla budownictwa społecznego. Przed nami, proszę państwa, dalsze zadania. Bardzo ważny program, który będę realizował wspólnie z rządem, program Mieszkanie Plus. Myśmy o tym mówili już wielokrotnie. Pan minister Andrzej Adamczyk pod auspicjami pani premier Beaty Szydło w tej chwili pracuje nad konkretnymi już rozwiązaniami ustawowymi. Wierzę, że to wdrożymy i że to znacząco poprawi sytuację mieszkaniową w naszym kraju. Na gnieźnieńskim rynku zgromadzili się przede wszystkim sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim ogromna radość, że przyjechał tutaj do nas, że pamięta o takich ludziach, o takich powiatowym ludzie jak w Gnieźnie i okolicach i że mówił do nas jak swój człowiek, normalny taki. Po prostu powiedziała mu, że go kochamy. Zdaniem wielu po objęciu rządów przez PiS nadeszła dobra zmiana. Podoba mi się to Mieszkanie Plus, no bo sama ta idea tego, że małżeństwa młode nie będą musiały mieszkać z rodzicami, no to już jest fajne. No i myślę, że jeżeli takie zamysły jakby wejdą w życie, tak? Właśnie, to myślę, że bardzo pozytywnie wpłyną na społeczeństwo. Przywrócili nam wiarę w Polskę, przywrócili nam słowo patriotyzm, którego chciano wymazać z historii. Walczyliśmy jak mogliśmy, niestety, gdyby
tamten rząd był przy władzy, nic byśmy nie zrobili i za to chwała, chwała im, którzy stoją właśnie w tym miejscu, na swoim miejscu, reprezentują Polskę. I to jest dla nas niesamowicie ważne. Dobrze, bo ja mam akurat 4 dzieci i to dużo pomaga, naprawdę. To bardzo dużo, nie? I też jeszcze to mieszkanie 500+, no to też by było dobre. No bo też nieraz nie ma warunku, żeby... Mieszkamy też z rodzicami, to może wtedy będzie mieszkać osobno, nie? No myślę, że jest to jak najbardziej dobra perspektywa dla młodych ludzi. No, najlepszy start z możliwych. Myślę, że inaczej tego nie można ująć słowami. Dzisiaj na pewno jest ciężko przysłowiowo wyjść na swoje, ale nielicznym się udaje, z jakimś tam wsparciem. Na pewno będzie łatwiej, jeżeli ktoś przysłowiowo ruszy głową i umiejętnie wykorzysta przeznaczony budżet, no to będzie tylko... jak to w nazwie, na plus. Mimo, że to spotkanie z mieszkańcami miało być kluczowe podczas wizyty Andrzeja Dudy, to dla władz samorządowych było okazją do poruszenia spraw lokalnych. Chcemy, aby zobaczył nasze działania samorządowe i zobaczył to, co jest dla nas najważniejsze, priorytetowe, to najważniejsze zadanie tej kadencji, rozbudowa szpitala gnieźnieńskiego. To właśnie problematyczna rozbudowa szpitala, na którą potrzebne są duże nakłady finansowe, miała być głównym tematem zamkniętego spotkania prezydenta z władzami samorządowymi powiatu gnieźnieńskiego i parlamentarzystami.